Cześć wszystkim, z tej strony Piotrek z kanału Net4Love. Zaczynamy kolejny odcinek z serii Nether. Tak jak widzicie, to jest moja postać. Ten czarny facet tutaj. Ja sobie nie bez powodu wybrałem takie kolory i skóry i ciuchów. Chciałem wziąć jak najciemniejszą postać. Także te spodnie sobie wziąłem takie ciemnomoro. Koszulkę wziąłem też czarną. No i oczywiście kolor skóry, odcień skóry też jak najciemniejszy. Żeby się nie rzucać w oczy po prostu, jak będę gdzieś tam starał się skradać w krzakach, w zaułkach i tak dalej, bo tak naprawdę największą przeszkodą, największym zagrożeniem dla nas są inni gracze, może niekoniecznie te netery, ale inni gracze, jeżeli oni mają broń, to są w stanie nas szybko rozwalić. Także tyle odnośnie mojej postaci. Wchodzimy do gry. Mamy do wyboru Save Zone albo świat. Wejdziemy sobie na świat. W Save Zone już zabili mnie chyba 2 albo 3 razy, więc nauczyłem się, że nie warto Save Zone'a łączyć z czymś bezpiecznym po prostu, bo gracze tam tylko czekają, aż my pojawimy się na Save Zone albo na skraju Save Zone'a, żeby nas tylko zabić, więc tam jesteśmy bardzo łatwym celem. Wystarczy wchodzić albo wychodzić z Save Zone'a i dostajemy kulkę. No tak z reguły to się kończy. To jest trochę takie niefajne i niefajne na pewno dla nas, ale to się zdarza bardzo często. Tak jak widzicie, zaczynam z podstawowym wyposażeniem, więc mam tylko nóż, a to dlatego, że właśnie padłem ofiarą jednego gracza na Save Zone. Nie zauważyłem, że Save Zone się kończył, bo co jakiś czas te Save Zone się zmieniają. Gdzieś tam takie maszyny antyneterowe się wyłączają i one już przestają być safe zone'em, czyli można się tam strzelać. W momencie, kiedy ja sobie stałem i oglądałem jakieś tam rzeczy, safe zone zniknął i koleś mnie zastrzelił po prostu. Tak jak przede mną stał, tak do mnie strzelił, mnie zabił bez ostrzeżenia. No i straciłem tą moją fajną broń, którą była snajperka. Także z powrotem zaczynam od nowa i staram się znaleźć coś, co pozwoli mi przeżyć w tym świecie. Okej, tutaj jest w zasadzie całkiem cicho, nie widać neterów, nie słychać neterów, więc ja sobie spokojnie od czasu do czasu będę sprintował. Jeżeli wyjdziemy na powietrze, no trzeba już wtedy bardziej uważać, bo wiecie jak to jest z hałasem. Ok, jesteśmy tutaj, fajnie byłoby się przenieść gdzieś bliżej tej większej części miasta. Nic, będziemy szli w tamtą stronę, przejdziemy sobie później mostem. Może coś po drodze znajdziemy. Most już widać, więc nie ma lipy. Ok, tam już widzę neter jakiś sobie skacze i tańczy. One tak fajnie wyskakują z tej ziemi. Także przejdziemy sobie bardziej tą stroną. Może uda nam się go ominąć. Chociaż tu widzę, że płot skręca trochę. Więc przykucniemy sobie i zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. Po cichu, po cichu. Może się uda. Okej. Nie widać go. I nie słychać go. O, tam widzę latającego. Ten latający neter to jest najgorszy neter, jakiego możecie spotkać. To jest najtrudniejszy stwór, z tego co przeczytałem na oficjalnej stronie. Na niego raczej się idzie w grupie osób. Samemu nie ma sensu. Nawet jeżeli mamy dużo amunicji, to ponoć jest bardzo trudno z amunicją i z broniami. Także lepiej iść w grupie. Dobra. Co tam nam da ten samochód? Pewnie z drugiej strony. Nic tam nie da? No patrzcie, nic się nie pojawiło. To niedobrze. To niedobrze. Dobra, będę się trzymał bardziej ściany, bo jednak iść środkiem zawsze jest niedobrze. Czy to gramy w strzelanki, czy gramy w takie skradanki jak ta. Chodzenie środkiem drogi to nie jest nigdy dobry pomysł. No ale tutaj muszę przeskakiwać po autach, to też nie jest dobra opcja. Nic, lecimy dalej. Tu mamy bramę. Widać, że gdzieś próbowali się jakby chronić jeszcze przed tymi neterami. Starali się ich zatrzymać po innej stronie mostu. No i tak to wygląda z mojej perspektywy. Przejdziemy sobie w stronę budynków. Ja zawsze staram się trzymać jednak blisko budynków, bo zawsze możemy wbiec do jakiegoś pokoju, wbiec do jakichś drzwi, do korytarza i spróbować zmylić wroga, a kiedy jesteśmy na otwartej przestrzeni, no to wiecie, jak to się może kończyć. Nie, otwarta przestrzeń równa się z brakiem osłony, brakiem miejsca do schowania się. I to jest problematyczne. Dobra, zobaczymy, co tu jest. Jakieś magazynki. Coś w tym stylu. O, proszę. Dobra. Nawet mi się udało jednego gracza ostatnio zabić właśnie z tej strzelby i powiem wam, że na karmę nie musiałem długo czekać. Zaraz po tym, jak ja go załatwiłem, ja dostałem kulkę i padłem właśnie na tym safe zone, jak później do niego wbiegłem. Więc długo moja radość nie trwała z pierwszego fraga. Po prostu zaraz też padłem ofiarą strzału. I to w plecy. Jakby nie patrzeć. Dobra. O proszę, tam jest ten wielki skurczybyk z wielkimi łapami, więc idziemy w tym kierunku raczej. Tutaj też coś się ruszało wcześniej. Nie wiem, czy to był Nether, czy to były liście. Mam nadzieję, że liście. Tamte bydle tam chodzi. Jest przewielki. Dobra. Idziemy dalej. Ja jeszcze nie byłem w metrze i w sumie jestem ciekaw tego metra. Chociaż z tego, co wyczytałem na stronie, tam podobno wchodzą najodważniejsi. Nie tylko chodzi o sam wygląd tego metra, tam po prostu jest ciemno i trochę strasznie podobno, ale chodzi głównie o netery. Rzekomo jest tam całkiem niebezpiecznie. Ja tam jeszcze nie wchodziłem, więc nie mogę tego ocenić, ale postaram się na pewno do takiej sytuacji dopuścić, żeby tam wejść, zobaczyć, jak to wszystko wygląda, bo jestem bardzo ciekaw. A w Netherze ginie się często, więc myślę, że można kiedyś tam zaryzykować. Okej, mamy jakiś budynek. Samochód w ogóle tu się wpierdzielił. Tu jakieś ciało leży. W łazience nic. Woda po kostki. Dobra. Aha, to jest sklep. Dobra. Przydałoby się jakieś żarcie w sklepie, żeby leżało. Niestety nie ma nic. O, jest automat z batonikami. Może z niego coś wygrzebę. Coś innego niż pieniądze, bo często z tych automatów po prostu wygrzebujemy kasę. A, kasa to... O, jest. Żarcie. Dobra. Tutaj śmieci. O, w mordę. O, całkiem niedaleko. Mam nadzieję, że mnie nie zauważy. Idziemy powolutku w tą stronę. Ten też jest całkiem spory. Tak naprawdę. Tam na górę. Chociaż nie będę się tam pchał może. Bo to... Jakoś do tej pory za wiele rzeczy nie znalazłem na dachach budynków. Więcej raczej w samych budynkach i w autach. Więc na ten dach na razie się nie będę porywał. Dobra. Idziemy powolutku. Tam jest sklep, bo widzę, że się witryna jakby świeciła trochę. Łapie prądu od czasu do czasu. Postaramy się tam dotrzeć i może tam znajdziemy coś ciekawego. Jeszcze nie jestem obcykany w tej mapce, a szkoda, bo jak grałem pierwszy raz, to znalazłem miejsce, w którym było trochę broni. Znaczy trochę, no ta jedna broń w sumie, ale to już było coś. Gdybym wtedy spojrzał na mapę, to wiedziałbym, gdzie teraz szukać. Może bym znalazł drugi raz to samo miejsce i może byłaby tam broń. Chociaż podejrzewam, że tutaj spawn rzeczy jest raczej bardziej losowy, niż się spodziewam. Ale kto to wie? Okej. Tu można iść do góry. Do góry mi się nie chce wchodzić raczej. Wejdziemy sobie do tego sklepu, bo tam powinno być jedzenie, a to nas interesuje. Tutaj się coś pali jakby. Jest dźwięk ognia, a nie widać ognia. Ciekawe. To już raz przecież byłem w tym miejscu. Dobra. Nic, okej. Idziemy dalej. Tutaj. Też się nic nie świeci. Na razie mam farta, jeżeli chodzi o te netery, bo na nic się nie natknąłem. Co jest grane? Zobaczymy. Dobra. parę materiałów do zrobienia broni. Ja tych materiałów już trochę mam w tym magazynie, bo jest ten magazyn w save zonach. Ten, do którego mamy dostęp z każdego save zonu. Także w tym magazynku mam sporo już części do zrobienia broni. Jak się nauczę robić bronię, to na pewno sobie skorzystam z tych części. Okej, kasa? O proszę. 30 dolców. Zawsze się przyda. Jeszcze niekoniecznie wiem, co robić z tymi pieniędzmi, ale pieniądze zawsze były czymś dobrym. Bez względu. Okej. Fajna lokacja. Ciemno, głucho. Nie ma neterów. Bez neterów jest zawsze jakoś weselej. Dobra. Co tutaj mamy? Kolejny jakiś duży budynek z jakimś magazynem. Może w tym magazynie znajdę coś ciekawszego. O, jest ta wielka szafka. W takiej skrzynce, w takiej szafce, o ile dobrze pamiętam, znalazłem tą właśnie broń. Coś w tym stylu. Co dobrze rokuje. No i proszę, mamy amunicję i mamy trochę części do zrobienia własnej broni. Jest ok, bo o amunicję też tutaj jest trudno. Może nie tak trudno jak o same bronie, ale cóż nam po broni, jak nie mamy amunicji, więc ja sobie amunicję odkładam do magazynu i powiem wam, że w magazynie mam już całkiem sporo różnych rodzajów amunicji. Dobra, patrzymy co tutaj. Nic. Staram się tak czy siak iść w stronę tego safe zone'u, mimo wszystko. A mi jest całkiem niebezpiecznie z uwagi na tych graczy, ale są też miejsca, w których można sobie pohandlować. I tak samo można sobie zrobić jakieś dodatkowe zadania, których ja się jeszcze nie łapałem. Ok. Tak jak obiecałem, trochę pogrzebałem w ustawieniach. Więc teraz gramy na zupełnie innych ustawieniach. Moim zdaniem i tak wszystko fajnie wygląda, jeżeli chodzi o tekstury, bo ta gra naprawdę jest wykonana na wysokim poziomie. Jakość nagrania powinna być zdecydowanie lepsza niż to, co było widać w pierwszym odcinku. Ale to już sami ocenicie. Okej, tam jest skrzynka, ale słyszałem jakiś hałas. No, już wiem kogo słyszałem. Kuźwa. No tak, jeszcze w kozi róg wbiegłem. Masakra, obrzygał mnie. To jest ten, co krzyczy. On potrafi też nam zażygać twarz, że tak powiem. Wtedy nic nie widzimy właśnie przez kilka sekund. To jest screamer, także jak on krzyczy, a słyszycie, że krzyczy, to tych neterów będzie coraz więcej. Dobra, staniemy do walki. Znowu mnie obrzygał, nic nie widzę. Dobra. No, dawaj. Jeden padł. A, ja też padłem. Patrzcie, jak to się kończy szybko. Tutaj niby spoko. Chodzimy sobie po terenie, szukamy rzeczy. I dosłownie moment tylko, jak ten screamer się pojawił i przyzwał inne netery. Więc myślę, że to tyle na dzisiaj. Przypominam wam o trwającym konkursie. Możecie wygrać dostęp do tej gry. Dostęp na 72 godziny zupełnie za darmo. Żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy się do niego zgłosić. Także nie musicie przygotowywać żadnych prac, odpowiadać na żadne pytania itd. itd. Link do konkursu będzie na pewno pod opisem, znaczy w opisie pod tym filmem. Także zapraszam. I co? To tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie zostawiać łapki w górę, jeżeli wam się podobało. Subskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.